Cześć kochani, witam was z mojej podłogi. Dzisiaj siedzę na podłodze, ponieważ siedzę tutaj pomiędzy listami, paczkami i w ogóle wszelkim dobrem, które dostałam od was. Jest tego strasznie dużo, więc będę się streszczać, żeby każdemu podziękować z osobna, żeby każdego jakoś wyróżnić i tak dalej, bo powiem wam, że po prostu jestem w szoku ponownie, ponieważ dostałam tego tyle od was. Jeszcze raz wam mówię, nie musicie mi przysyłać żadnych paczek, wystarczą kartki. Naprawdę ja z kartek się tak mega cieszę, z listów. Nie musicie mi absolutnie nic kupować, także przypominam jeszcze raz. Okej, no to będziemy lecieć po kolei, mam nadzieję, że nikogo nie pominę. A jeżeli nie widzicie tutaj swojej kartki, to znaczy, że pojawi się za jakiś czas. Najpierw pozdrawiam Martynę i małego Kornelka ze Szwajcarii, z miejscowości Bulle. I powiem wam, że Szwajcarię wspominam po prostu wspaniale. Byłam tam kiedyś przejazdem. Strasznie drogi kraj, ale tak piękny, jeden z najpiękniejszych w ogóle, jaki widziałam. Także pozdrawiam was i dziękuję za miłe słowa. Fajnie, że mnie oglądacie. Kartka od mojej Barbry z Los Angeles. Kochana, tutaj powinna być jeszcze, powinny być jeszcze twoje dwie, zaraz się znajdą. Nienawidzę cię po prostu, za to ja też tam chcę jechać. Tutaj mam kartkę od mojej Emilki, czyli mojej siostry ciotecznej z Hawajów. I Emilka spełniła swoje marzenie i pojechała na work and travel. Może namówię ją do vloga. Piszcie, czy chcielibyście taki vlog zobaczyć właśnie na ten temat, jak się załatwia w ogóle, jak załatwić work and travel. Emilka powiedziała, że to była przygoda jej życia, zobaczyła tyle rzeczy w Stanach Zjednoczonych, że masakra. Także, no, także tutaj jest kartka od Emilki. Tutaj mam taką wspaniałą paczkę od Oli i powiem wam, że Ola po prostu przesadziłaś z... Ola, przesadziłaś z ilością, nie musiałaś mi tych wszystkich rzeczy wysyłać, a wysyłałaś mi rzeczy, które uwielbiam. Dziękuję ci bardzo za piękny list, dziękuję ci za kartki z Krakowa. Ola mieszka w okolicach w ogóle Krakowa. Jest mi strasznie, strasznie miło, naprawdę. Jestem po prostu w wielkim szoku. Zaraz wam pokażę, co mi Ola przysłała, oprócz oczywiście listu. Dostałam od niej koszulkę z czaszką. Wiesz, że uwielbiam czaszki. Zobaczcie, taką. Z takimi tutaj ćwiekami z New Yorkera. Będę, no na bank będę nosić, bo po prostu uwielbiam takie rzeczy, to jest 100% mój styl, zresztą moja siostra też właśnie takie rzeczy lubi. Bronzer, to jest bronzer czy róż z W7 z Afryka, to jest taki bronzo-róż, też będę testować bardzo, bardzo chętnie. Zobaczcie, perfumy Paris Hilton, piszesz, że ci się nie sprawdziły, że mam nadzieję, że to nie z mojego polecenia je kupiłaś i że ci nie sprawdziły, ja je uwielbiam akurat, także dziękuję ci bardzo, że o mnie pomyślałaś, bo to są jedno z moich ulubionych perfum, także jest mi strasznie miło. No i lakiery do paznokci i bransoletki, lakiery do paznokci, taki z Golden Rose zielonomorski. Z Essie w ogóle cudo, taki niebiesko-biały, ekstra, chciałam właśnie coś takiego sobie kupić. I jeszcze z Essie taki mały pomarańczowo-czerwony oraz bransoletki. W ogóle jak moja siostra zobaczyła te bransoletki, to była, to mówi, kurczę, śliczne są po prostu. Takie z kamieni, niebieska i szara i z muszelek. Bardzo ci dziękuję, jest mi niezmiernie miło, nie wiem naprawdę co powiedzieć, jak dostałam tą paczkę, to byłam w szoku, moja siostra też była w szoku. Tutaj mam paczkę, którą dostałam od Sunshine Neska, czyli od Agnieszki, którą możecie oglądać na YouTubie, ona opowiada jak wygląda życie w UK i w ogóle ma bardzo fajny kanał. I dostałam od niej drugą paczkę, słuchajcie, jak zawsze paczki pięknie zapakowane i pachnące, bo w środku włożyłaś mi włoski Yankee Candle i jeszcze taki drobiazg, zobaczcie, do powieszenia w domu, gdzie jest napisane Home is where your cat is, czyli dla kociarzy. Świetne to jest. I bransoletki, które Agnieszka robi. Zobaczcie, pokażę wam. Ja mam ochotę wszystkie je teraz założyć i wszystkie naraz po prostu nosić. Zobaczcie, takie szklane, kolorowe, mięta. Pokazuję wam tak na szybko, bo mamy mało czasu, ale chcę wszystko pokazać. Taki bursztynowy kolor. Zobaczcie, jakie śliczne. To jest coś w moim stylu, taka z ćwiekami. I to jest coś ślicznego. Taka bransoletka z ćwiekami, czerwono-czarna, z czaszką na środku. Prześliczna. Także, aha, jeszcze bransoletka, pisałaś mi to, bransoletka specjalna z czaszkami, niebieska. Agnieszka, jeszcze raz bardzo dziękuję, jest mi niesamowicie miło, bransoletki będę nosić. Na dole macie link do kanału Agnieszki, możecie zobaczyć właśnie jak jej się żyje w UK. Okej, wyciągam tutaj dalej, bo tego jest naprawdę jeszcze sporo przed nami. Pozdrowienia z Gdyni od Marty i Marta ma bloga Magiczne Życie Marty, blogspot.com, możecie odwiedzić, dziękuję. Kartka z Bułgarii z takim śmiesznym żółwikiem od Angeli. Kartka z Nysy, o, miasto, znajome mi miasto, od Karoliny. Nigdy nie byłam w Nysie, może kiedyś się wybiorę.
Dalej mam kartkę z Toskanii od, już mówię od kogo, od Marty, która napisała naprawdę kilka bardzo miłych słów. Dziękuję Ci, dziękuję, nie będę tego tutaj czytać, bo to jest do mnie przeznaczone, dla mnie napisane. Dziękuję Ci za piękną kartkę i za miłe słowa. Kolejna kartka jest z Pragi od Julii. Nigdy też nie byłam w Pradze i bardzo chętnie bym się wybrała, przyznaję, że bardzo, bardzo chętnie. Dalej mam kartkę z Chorwacji, z wakacji, od Patrycji i Julii. Mam nadzieję, że miałyście fajne wakacje. Kartka z Sandomierza od Ani. Tam też chyba nigdy nie byłam, jakoś właśnie nie kojarzę wyjazdu do Sandomierza. Tutaj mam list od Klaudii. Dziękuję Ci, kochana. Dziękuję Ci za tyle miłych słów i to, że napisałaś mi o sobie. Tutaj mam list od Ani. Aniu, czekaj na odpowiedź. Nie nosiłam jeszcze Twoich kolczyków, ale są. Także dziękuję Ci za kolejny list i dziękuję Ci za miłe słowa. Mam kartkę z Grecji od Karoliny. Pozdrowienia. Z Kos. Do wyspy Kos jeszcze nie byłam. A chętnie bym się wybrała. Tutaj dostałam taką kartkę od Jessiki z Manchesteru. Bardzo mi się podoba. Pozdrowienia z nadmorza dostałam od Natalii. Z Majorki Aga. Napisałaś, cieszę się na powrót do domu i na filmiki, które opuściłam. Dostałam z Rewalu taką kartkę z bursztynami. I wyszedł tutaj mały list, ale niestety nie widzę, jak się nazywasz, ale dziękuję Ci bardzo. W Rewalu też nigdy nie byłam, ale to jest chyba taka jedna z naszych wypoczynkowych miejscowości bardziej znanych. Tu drugi Rewal jest, od Klaudii. Napisałaś, jem pyszne lody i korzystam ze słońca. Kinga mi pisze, że chciałabym, żebym zrobiła spotkanie w Londynie z widzami. Na pewno zrobię, jak tylko będę w Londynie. Mam nadzieję, że uda się już niedługo. Na pewno będę to ogłaszać, także mam nadzieję, że nie przegapisz i że się spotkamy. Tutaj od Marty dostałam, YouTube Guru, kartkę z Gdańska, który też uwielbiam. Mam nadzieję, że się wkrótce jakoś do Gdańska wybiorę, bo kocham Trójmiasto. I zawsze powtarzam, że gdybym miała gdzieś mieszkać w Polsce indziej niż tutaj, to na pewno byłoby to właśnie Trójmiasto. Tutaj od Julii dostałam taki słodki list i prezencik. Słuchajcie, zawieszkę z koniczynką. O taką, mam nadzieję, że coś tutaj widać. Dziękuję Ci bardzo, jak to otworzyłam, to po prostu jest mi niesamowicie, niesamowicie miło. Jak powtarzam, nie musicie mi nic kupować, absolutnie nie chcę Was narażać na jakieś koszta i tak dalej. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że o mnie myślicie. Tutaj ja i Oleska dostałyśmy pozdrowienia z Bożkowa. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale to są chyba Mazury. No, tylko nie wiem, jak się nazywasz. A nie, widzę, przepraszam. Roxana, Ewa i reszta ekipy. Dziękujemy bardzo. Dostałam pozdrowienia z Chałup od Kasi. Kartka z pięknej Irlandii. Zgadzam się, Irlandia jest przepiękna, od Karoliny. Dziękuję za wszystkie rady. Ja dziękuję za kartkę. Kartka z Karwi od Agaty. Kiedyś też byłam w Karwi, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że miałaś fajne wakacje. W tym roku chyba wszyscy mieli fajne wakacje, bo było dużo słońca. I tutaj dostałam, ale nie podpisane, tylko jest R. Od R dostałam Ustronie Morskie, taka duża kartka. Uwielbiam te duże kartki, bo można sobie je fajnie powiesić. I to jest druga duża kartka, ale też nie podpisana. Totalnie uzależniona Wicka jest napisana. Taka piękna, to sobie na pewno postawię, bo jest zupełnie w klimacie mojego wnętrza, bardzo mi pasuje. Od Wiktorii dostałam kartkę z Costa Brava. Mason przysłała mi kartkę z Paryża, my już mailowałyśmy. Mam nadzieję, że dobrze się tam bawiłaś. Uwielbiam to miasto, uwielbiam po prostu. Jeżeli, nie wiem czy pamiętacie, nagrywałam kiedyś vlogi właśnie takie z Paryża. Jak pojechałam sama, łaziłam sobie po ulicach i nagrywałam właśnie vlogi, możecie do nich wrócić. Magda, czyli Zmysłowo, wysłała mi kartkę z Władysławowa, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że urlop był udany. Tutaj mam kolejną kartkę z piaskiem i z muszelką akurat. I dostałam od Marty. Piękna jest ta kartka, ja uwielbiam takie widoki, po prostu tak tęsknię za polskim morzem i właśnie z takimi widokami ja je pamiętam z dzieciństwa. Od Marty dostałam kartkę z Łeby, I Love Baltic, też z bursztynami, tych bursztynów to będę miała teraz już sporo. Od Kasi i Marcina dostałam pozdrowienia ze Świnoujścia, też z bursztynami. Fajne są te kartki, będę mieć teraz tyle bursztynów po prostu. Z Chorwacji dostałam taką kartkę od Sandry. Mam nadzieję, że był udany Twój urlop. Tutaj dostałam takie kartki ręcznie rysowane z wakacji. Zobaczcie, jakie słodkie. Pozdrowienia oczywiście dla Pipi, która jest... Nie pozdrawiajcie jej, bo jest niedobra. I like stylizację 2. Niestety nie znam Twojego imienia, bo mam tutaj tylko nazwisko, ale bardzo, bardzo pozdrawiam Cię. To była wiadomość ze Szczecina. Teraz dalej. Mam tutaj pozdrowienia z Jastarni od Ani i Kasi.
tutaj od Klaudii dostałam czarno-białą kartkę, bo wie, że lubię takie, takie klimaty. To fakt, ja uwielbiam klimaty właśnie takie, takie stare zdjęcia, właśnie czarno-białe różne, bo to właśnie pasuje mi bardzo do mojego wnętrza. Ja lubię kolorowe, ale lubię też właśnie czarno-białe. Aga przysłała mi buziaka i kartkę z Zamościa. Pozdrowienia od Dominiki z... Skąd to jest? Kurczę, nie wiem. Z Chorwacji też. I napisałaś, że zepsułam całą pocztówkę pisaniem. Właśnie nie, to jest najważniejsze, że napisałaś, ja się bardzo cieszę. Tutaj od Edyty dostałam taką kartkę, list tak naprawdę, z Norwegii. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo za tyle miłych słów. Jest mi niesamowicie miło. I przepiękna kartka, taka nietypowa. Od Marty dostałam kartkę z nie przeczytam tego, z koło Oxfordu. Nie wiem, jak się to czyta. Napisz mi, jak się to czyta. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam. Tu jeszcze znalazłam dwie kartki od Agnieszki, od Sunshine Neski, nie wiem, czy Wam już je pokazywałam, ale to są na pewno kartki od Agnieszki. Tutaj mam kartkę od Kasi, ale nie jestem pewna skąd właśnie, bo tu jest... Co tu jest? Republika Chorwacka. Nowi Winodolski, to dajcie mi znać. Chyba Chorwacja, wydaje mi się, że Chorwacja. Od Oli z Łodzi dostałam taką kartkę z nadmorza z wakacji. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. To jest takie, taka jakby tekturka. Tu w środku jest obrazek czarno-biały, no i bursztyny. Fajnie to wygląda, bardzo oryginalnie. Tutaj dostałam kartkę z Turcji, od Sylwii ze Szkocji. I bardzo mi się spodobało tutaj, zobaczcie, naokoło te koraliki. Bardzo nietypowa kartka. Nigdy nie byłam w Turcji, ale już kolejny raz słyszę, że w Turcji jest fajnie. Tutaj mam kartkę od Agnieszki, taki folklor. Ja też bardzo lubię folklor. I piszesz mi, że też lubisz pisać kartki, wysyłasz je często za granicę. Jeżeli wysyłasz takie ładne kartki, no to myślę, że twoi odbiorcy bardzo, bardzo się cieszą. Strasznie mi się podoba, dziękuję za kartkę i za liścik. Natalia przysłała mi, ja wiem, już do mnie pisałaś wiele razy, czy w końcu doszło do mnie. Doszło i bardzo, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, twoja poszewka. Jest przepiękna, wprawdzie to nie jest pipi, ale to jest kotek, bardzo mi się podoba. Fajnie, że uszyła się sama i dostałam tutaj bardzo miły list, także dziękuję jeszcze raz. I tutaj poczta uszkodziła mi jedną kartkę od Weroniki z Sarbinowa, przepraszam. Zobaczcie, co zrobili, zafoliowali ją. Chciałam Wam właśnie ją pokazać. I wsadzili tu kartkę, że przepraszają, że uszkodzili kartkę. Niestety urwali. Ale to nie szkodzi, kartka i tak bardzo mi się podoba, dziękuję Ci jeszcze raz. Agnieszka przysłała mi pozdrowienia z Turcji, a Agnieszka jest z Niemiec. Także dziś, w tym roku wszyscy wyjeżdżają albo nad Polskie Morze, albo do Turcji, albo do Chorwacji, z tego co widzę. Zosia wysłała mi kartkę z Lwowa i to jest też jedno z moich marzeń, bo moi znajomi byli tam parę lat temu i właśnie strasznie, strasznie sobie chwalili Lwów, że jest to piękne miasto. Także jest to też jeden z moich celi, jeden z moich wyjazdowych, jedna z moich wyjazdowych marzeń. Dostałam kartkę z Sarlui, nie wiem jak się czyta, z Niemiec to jest chyba kartka, od Ani i dziękuję Ci za miłe słowa, że czujesz się dzięki YouTube'owi bliżej domu, bardzo, bardzo mi miło. Dostałam kartkę z Międzyzdrojów od Oli, dziękuję bardzo, kartka z wakacji. Teraz ja mam dzisiaj jakieś problemy z czytaniem, słuchajcie, nie mogę rozczytać, bo nie wiem gdzie to jest, Bonor Regie. Jeżeli po francusku, bo nie wiem jak to przeczytać. East Beach from the Pier. Nie mam pojęcia gdzie to jest, ale jest wydrukowane w Anglii. Nie wiem czy to jest w Anglii. Kurczę, naprawdę w tym odcinku to wyjdę na... A, nie chcę mówić. Od Eleny. Dziękuję bardzo. Napisz mi gdzie to dokładnie jest, bo jestem ciekawa. Ale wydaje mi się, że to jest Anglia. Chyba tak, ale nie mam pojęcia jak to się czyta. Naprawdę mam jakieś problemy z nazwami ostatnio. Pozdrowienia z Tczewa od mojej młodszej widzki Murder Cookies. Dziękuję. Z Krynicy Morskiej od Sary. Mam nadzieję, że fajnie się bawiłaś w Krynicy Morskiej. Od mojej imienniczki Karoliny jeszcze kartka z Gdyni. Kartka z Rimini od Martynki. Tutaj dostałam taką kartkę od Oli i w środku był jeszcze list i w liście jest jeszcze, do listu jest przyczepiona moneta, chyba na szczęście. Fajnie, że testujesz moje fryzury, fajnie, że się udają, także jestem z tego bardzo zadowolona, bo jak dostaję od Was takie głosy, że coś, co ja pokazuję, wyszło to w ogóle, to jestem cała szczęśliwa po prostu, że nie poszło to na marne, to co robiłam. Alicja przysłała mi tutaj nie dość, że kartkę, to jeszcze różne fajne rzeczy. Dostałam kartę na szczęście. Dostałam takie słodkie, zobaczcie, naklejki. To mi się na pewno przyda przy notatkach. Dostałam list. Pokażę Wam tak szybko. W liście same miłe rzeczy, że dzięki mnie, dzięki moim filmom odzyskałaś przyjaciółkę. Jest mi strasznie miło, mimo że ja tutaj jestem i tak naprawdę nie wiem, może zadziałałam jakoś na odległość, może jakoś Cię zainspirowałam do tego. I takie słodkie naklejki dekoracyjne, strasznie mi się podobają, zaraz je nakleję. Ja uwielbiam w ogóle naklejki, naprawdę uwielbiam naklejki, zaraz je ponaklejam na moje notesy.
Kartka od Basi, którą I officially hate you, tak jak ty zawsze do mnie mówisz, to teraz ja cię nienawidzę. Była w moim ulubionym prawie mieście, Nowym Jorku. No, dziękuję za kartkę. Jeszcze jedna kartka San Francisco od Basi. Basia zjechała w tym roku pół Stanów, no ale należało ci się, miała ślub, pojechali w podróż przedślubną, zwiedzili pół Stanów, zazdroszczę im, ale i bardzo się cieszę, że tam byli. Od Darii, kosmetycznej hedonistki z Ustki i jeszcze parę giftów takich do testowania dostałam, także dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz, a my jesteśmy w stałym kontakcie, cały czas gadamy. No i na koniec pokażę wam wielką paczkę od Sylwii, którą tutaj dostałam i w paczce znalazłam nie dość, że bardzo, bardzo miły list i kartkę z nadmorza bałtyckiego. Słuchajcie, znalazłam książkę, wrzucałam wam zdjęcie właśnie, pisałyście mi, że ta książka jest świetna, także napiszcie mi, czy czytałyście tą książkę Charlie, podobno jest bardzo, bardzo dobra, zresztą Sylwia sama pisała, że czytała ją dwa razy, że jest świetna, na pewno ją przeczytam i dam wam znać, czy mi się podoba. I dostałam jeszcze inne piękne rzeczy, dostałam zegarek taki, zobaczcie, różowy, cukiereczek, tak wygląda. Dostałam maseczkę, uwielbiam te maseczki z Avonu, oliwkową. Kiedyś miałam chyba wszystkie rodzaje, uwielbiam właśnie maski z Avonu. Dostałam błyszczyk z chyba też z Avonu albo z Oriflame'u, chyba tak, to jest Avon. Taki różowy. Dostałam lakier do paznokci różowy, po prostu za dużo tego. Dostałam wodę toaletową Riviera Goddess, też z Avonu. I tutaj jeszcze coś mam chyba pachnącego, taki woreczek. Także jeszcze raz dziękuję, a ja wam przypominam, nie musicie mi wysyłać żadnych rzeczy, absolutnie żadnych rzeczy. Wystarczą mi kartki, wystarczą mi listy, adres macie na dole. Ja bardzo, bardzo lubię dostawać kartki i listy i co jakiś czas będę wam robić takie odcinki. To są odcinki nagrywane po to, żeby podziękować osobom, które zdecydowały się do mnie napisać, bo dla mnie to jest strasznie, strasznie miłe, że lubicie to, co robię, że mnie lubicie, że właśnie chcecie mi coś fajnego wysłać od siebie. Także dziękuję wam bardzo. Aha, jeszcze mam tu jedną rzecz, którą wam pokażę, tylko że Pipi właśnie teraz tu wsiadła. Ostatnio pojechałam na pocztę. O, tu jest Pipi w pudełku, zobaczcie. Dzień dobry. Pojechałam na pocztę i pani mi podaje takie wielkie pudło. Nie wiedziałam, co to jest. I powiem wam, że byłam rowerem, więc w ogóle nie wiedziałam, jak się zabrać. O, zamknęłam Pipi w pudle. Wychodzisz stąd? No wychodź stąd. Nie wiedziałam, jak się z tym pudłem zabrać, ale jakoś musiałam. A w środku znalazłam, słuchajcie, od śniadaniowej taką torebkę termiczną, gdzie można przechowywać śniadanie, można je zabrać do pracy. Oni mają teraz akcję, żeby jeść śniadanie właśnie, żeby nie zapominać o śniadaniu. Ja zawsze jem śniadanie, bez śniadania nie wyjdę z domu, dlatego ta torebka powędruje do mojej Basi, która codziennie rano jeździ do pracy i tam je śniadanie. A ja zostawiam sobie z tego wszystkiego to oto super pudło i tu będę przechowywać wasze kartki, wasze listy, ponieważ w moim pudle niestety po boksie już się nie mieszczę, bo zaczęło się z niego wysypywać. Także w tym pudle, w tym oto pudle będę trzymała teraz wasze kartki i listy i będę do nich wracać, jak będę miała jakiś, nie wiem, gorszy dzień, jakiegoś doła, to będę sobie po prostu je czytać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy podobają wam się takie filmy, czy nagrywać dalej takie filmy z tym, co od was dostaję. Jeszcze raz przypominam, nie wysyłajcie mi rzeczy, wysyłajcie mi kartki i listy. Z tego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, a nie musicie mi nic kupować. Także to tyle, do zobaczenia niedługo, pa, pa!